No właśnie, porozmawiajmy o tym szerzej. Ktoś ma zdiagnozowaną cukrzycę, buntuje się, nic z tym nie robi. Jakie mogą być zagrożenia? No już trochę o tym powiedziałeś, ale czy mógłbyś coś więcej? Wiesz co? Jakby no, co, co nam grozi? Są, są powikłania ym, przewlekłe. Wcześniej mówiłem o ostrych, są m.in. hipoglikemia i hiperglikemia. Natomiast są też powikłania przewlekłe. O których bardzo mocno się trąbi, no bo to one są głównym, główną, głównym zagrożeniem, jakie płynie z chorowania na cukrzycę jakiegokolwiek typu. Jeżeli olewamy sprawę, trzymamy zbyt wysokie poziomy cukru, albo na przykład robimy sobie takie roller coastery, że mamy 300, potem 60, potem znowu 300 i 60, to prędzej czy później możemy uszkodzić zarówno układ nerwowy w naszym organizmie, jak i układ krwionośny i mogą rozwinąć się u nas różne powikłania. I takimi powikłaniami jest między innymi em, retinopatia i to jest uszkodzenie narządów wzroku. Może mogą nam się po prostu pojawić albo mętne widzenie albo plamy po prostu w polu widzenia, które na pewnym etapie jeszcze można laserowo usunąć, ale to jest wynik mikrowylewów do oka. I to nie jest nic fajnego, My musimy tego unikać, no nie? Tak samo jest zespół stopy cukrzycowej. <gulary> sobie zmieniłeś nagle. Tak, tak. Wybiła dwudziesta. <gulary> bardzo bardzo fajne, jak ten, jak bono. W... <gulary> Wybiłem cię z rytmu. Tak, Mówiłeś tutaj. Jest, to są inne, jest takie bardzo charakterystyczne, przewlekłe powikłanie cukrzycy, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. To jest nic innego jak uszkodzenie tak naprawdę nerwów i, i zakończeń nerwowych w naszych stopach. I to się wtedy dzieje tak, że możemy mieć jakieś uszkodzenie mechaniczne stopy, więc rozetniemy się, będziemy mieli jakieś owrzodzenie, jakąś ranę, ona przestaje nam się goić. I ta rana się po prostu zaczyna paprać, wdziera się zakażenie i to może grozić potem, jakby to jest dość skomplikowany proces i tak dalej, to się to leczyć, jeżeli to olejemy, może dojść do martwicy kończyny i będzie trzeba ją po prostu częściowo albo całkowicie amputować. I to czyni z nas inwalidów i to jest jakby do amputacji dochodzi z powodu cukrzycy w Polsce, co nie, nie pamiętam teraz liczb, bo mógłbym, mógłbym zapamiętać, ale nie mam jakiejś fotograficznej pamięci. Kilka tysięcy rocznie robi się dużych i małych amputacji, w sensie na przykład komuś palec się odetnie albo całą stopę albo nogę do kolana jakby ja nie chcę straszyć powikłaniami cukrzycy, bo nie jestem od tego. Jakby sam jestem cukrzykiem i się ich boję i robię codziennie wszystko, żeby ich nigdy nie mieć. Natomiast to jest, trzeba wiedzieć, że to jest realne zagrożenie i my codziennie po to wstajemy, codziennie sobie robimy to śniadanko, takie, żeby było zdrowe, codziennie trzymamy te cukry w ryzach przez cały dzień, żeby kiedyś na starość mieć wszystkie nogi i cieszyć się życiem. Po prostu. Innymi, innym, inne powikłania, bardzo częste tak naprawdę, to jest to są choroby układu sercowo-naczyniowego. Mówię tutaj o, o wylewach, o udarach, o zawałach. To jakby złe prowadzenie cukrzycy, złe wyrównanie cukrzycy może skutkować większą jakby częstszymi epizodami właśnie tych chorób, które wymieniłem częściej niż w zdrowej populacji, no nie? Więc, więc to, są, to są te rzeczy. Jest jeszcze bardzo, bardzo po, popularne, popularne powikłanie, które dotyczy, dotyczy nerek, i to jest nefropatia. Bo o nefropatii bardzo dużo też się powinno mówić, no bo jest to jednak jedno z tych zagrożeń. Nerki przestają, przestają odpowiednio pracować i między innymi często kończy się to albo przeszczepem, albo koniecznością dializ. Nikt nie chce. Być w takim stanie. Tak, na Z pewno. Jedynym, jedynym ratunkiem, jeżeli mamy cukrzycę, jest po prostu dbanie o poziom cukru. Koniec. No to trzeba wziąć byka za rogi, to jest trudne. To czasami jest naprawdę bardzo trudno. Wyrównać cukier, dbać o dietę i tak, żeby jeszcze tam się chciało to robić codziennie. No nie. Wychoruję 11 lat. 11 lat. Tak, od Musimy 2012, jak się zorientowałem. Musi mi się codziennie chcieć i to jest, to jest trudne, to jest trudne. Nie zawsze robię to na 100%, czasami nie, czasami się odpuszczam, robię sobie to na, na 60%, 50%, takie są dni po prostu i czasami się godzę, mówię, dobra, ten dzień, on już jest taki, jaki jest i on już inny nie będzie, no nie, no sobie odpuszczę no, ale nie można sobie odpuścić tygodnia, miesiąca, roku, bo to, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Jest mnóstwo takich przykładów, choćby historia Michała Figurskiego. On się, my się znamy, ale, ale on, jakby nie wstydzi się o tym mówić publicznie, on na tym zbudował nawet fundację Najsłodszą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która wskazuje właśnie na, na, na problem, jakim jest cukrzyca, i Michał jest dowodem rzeczowym na to, że że Olewanie cukrzycy kończy się źle. No Michał jest, jest po, po wylewie w bardzo młodym wieku, jak na wylew. Jest, jak ja go poznałem, to chodził o lasce. Nie wiem, jak jest teraz. No I miał cukrzycę, miał cukrzycę typu pierwszego, ponieważ teraz jest po przeszczepie. Był w naprawdę kiepskim stanie i ktoś mu zdecydował się na przeszczep trzustki i chyba nerek przy okazji. Także teraz jest OK już. Z nim, w sensie nie ma cukrzycy jako takiej. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby mówić właśnie o tych zagrożeniach, ponieważ będzie to wynikiem tego wszystkiego jest to, że jak najmniej buntowników będzie potem, którzy olewają chorobę. Znaczy, więc... To też nie, nie działa tak w stu procentach, no bo ludzie wiesz, wiedzą, a i tak nie chcą czegoś robić. I warto zastanowić się, dlaczego nie chcą tego robić. Po prostu dojść do faktycznej przyczyny. To może ja ułatwić, też... może za, jak jest za trudno, to im coś ułatwmy, może im wyjaśnijmy. Ja uważam, że często ludzie o siebie nie dbają albo mają kiepskie cukry, bo zwyczajnie nie mają dostępu do wiedzy. Jakby po to też tworzę swoje rzeczy w internecie. Zaraz pomówimy na pewno o ułatwianiu sobie całego życia z cukrzycą, ale właśnie ja, jak usłyszałem chociażby, że można, może dojść do amputacji, jakbym usłyszał, że jakiekolwiek moje zaniedbanie w kontekście zdrowia może do tego doprowadzić, to na pewno bym się bardzo pilnował, ponieważ no, motywacja jednak negatywna działa dużo lepiej niż motywacja pozytywna. A Ja właśnie uważam odwrotnie. Ja uważam, że właśnie motywowanie strachem a to, jest, to jest naprawdę taki sprint, nie? który może zadziałać, może naprawdę otrzeźwić kogoś i ktoś będzie się weźmie za siebie, ale na dłuższą metę to nie działa. I powinniśmy mieć jakąś taką wewnętrzną motywację, nie, po prostu wiedzieć, dla kogo to robimy. Dla osób też się leczy, w ogóle dla swojego lekarza, co też jest błędem. Przede wszystkim sobie musimy sami uświadomić, że ja chcę wewnętrznie być zdrowym do późnego wieku, chcę dożyć dla siebie, dla zwiedzania świata, dla samorealizacji, chcę, mieć, chcę się cieszyć zdrowiem, po prostu nie być np. obciążeniem dla kogoś w przyszłości. By to jest ta motywacja, nie? a nie, że nie chcę mieć potem na mnie, uciętej nogi czy coś, by się bał tego. To jest na krótką metę tylko. nie, znaczy, nie Niektórych to działa. Są też lekarze, którzy stosują strach, i to jest ze skutkiem jakby odpowiednim dla ich pacjentów, ale ja nie jestem też takim pacjentem i, i też nie, nie, nie wierzę w to straszenie takie skuteczne. <laughs> Ja myślę, że każdy jest inny w tej kwestii i też na przykład tak jak mówisz, że motywacja pozytywna chce dożyć e, e, godziwego wieku i przeżyć e, szczęśliwie to życie no to ten sam komunikant można ubrać w motywację negatywną nie chcę umrzeć w młodym wieku i to jest w Pracuje. zasadzie ta sama informacja, ale podana w Pracuje. dwa inne sposoby myślę, że Pracuje. dla jednej osoby zadziała lepiej to dla innej Jasne. to, a najlepiej to w ogóle to połączyć no, tak, tak. Czyli po prostu chcę dożyć, wychodzi z tym. Zgadzam się. Zgadzam się. I trzeba też dopasowywać komunikat pod osobę i też przede wszystkim spytać tej osoby, co ona chce, dlaczego czegoś nie robi, tak jak mówiłem wcześniej. Mhm. Na pewno trzeba też podejść do tego od kwestii psychologicznej. Ty też jesteś z wykształcenia psychologiem. Udało mi się zorientować, więc tak, tak. wydaje mi się, że to też jest ważne. Ale dobrze, byłeś młodym człowiekiem, miałeś 21 lat, i w takim wieku nikt nie myśli, żeby iść się badać. Jak coś się pojawi, bardziej się żyje, uważa się, że jest się niezniszczalnym. Czy było tak w Twoim wypadku i co w końcu sprawiło, że poszedłeś się zbadać? To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu. Taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie PrzemekWojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!